No, standardowo sprawdzimy u Charsi bronię. Pozdrawiam cię. Kiedy to ignorowanie będzie? Ale mamy buty. Podróżniki to są, to co prawda nie są, ale mają odporność na zimno, przynajmniej te nasze. A po co ja tu wszedłem? Niepotrzebnie, tu miałem wejść. Ale Kayle będzie unikatów miała, patrzcie, normalnie, no i strzały. Pewnie będzie obrażona, że nie znaleźliśmy jej unikatowych strzały jeszcze. Kobiety się potrafią obrażać o takie różne rzeczy, to pewnie i tutaj się obrazi. A gule. No dobra, nie jesteśmy już fajni złoci, teraz jesteśmy fioletowi. Jakbyśmy dopiero co wyszli z beczki z denaturatem. Ach, chwilka. Ojejku, Zandariel, będziemy mieli ciężko. Zandariel, będziemy mieli masakrycznie ciężko, ciężko w nią trafić. Bo wyrzuciłem jedynkę na kostce dziesięciościennej, czyli że będę musiał ją bić z pięści. A weźcie, bijcie z pięści Andariel tutaj, to celność spadnie, no bardzo spadnie, bo ja mam w broni normalnie 95% do skuteczności. No i szybkość ataku spadnie. No ale trudno, tak wyszło, tak trzeba zrobić. Buława. Nawet jakby była unikatowa, to byśmy jej nie używali. Dobra, zajdziemy sobie jeszcze tu. Gul. Brain. No dobra, już nie będę tak mówił, bo później będziecie mieli koszmary w nocy. Moje let's playe będą wam się śniły. Na pierśnik. Już jakieś kirysy by mogły wypadać fajne. O właśnie, ich się obawiałem. Dobra, założymy sobie na wszelki wypadek relikt no kozan. Póki co, odporność na ogień 46. Super. Bojowy kapelusz. No wieśniacza korona to jeszcze nie jest, bo nie unikatowe, ale może coś fajnego będzie miało. O, dzień dobry. I te błyskawice to potężne już mają jednak. Takie kuliste pioruny oni mają. Piorun kulisty. No, upartego to bym jeszcze wbił tutaj poziom, gdybym to sobie poobchodził, no ale nie będę obchodził. Ojej, no dobra. A, znowu żem źle poszedł, trzeba tutaj długo wracać. Kluczyki. Najwięcej kluczyków to chyba schodzi tam w tych kazamatach u Mefista, jak się tak chodzi, otwiera te skrzynki. Masa zamkniętych skrzynek jest tam. I w pewnym momencie potrzebuje klucza! Zamknięte! Można się wkurzyć. Zejście jest.
są tutaj zawsze ci szamani. Ale problemu z nimi nie będzie dzięki aurze teraz. Tak, oni padają tu wszyscy na koło. Ojejku, Andariel z pięść. Co za porażka. Oby tylko przy Durielu mi tak nie wylosowało, że muszę go z pięści bić. Ojej, za tym to błyskawica wyjątkowa siła. Obręcz. Czempion padł na hita. Musiało wylosować górny pułap. 2810 mamy maksymalne. Demoniczny demon. Dobrze. Witam. No witaj. Dobry wieczór. Co my tu mamy? 73 obrony. Dużo bardzo. 21 tysięcy. 13 do życia. Dobra. Aha, Charsis, no dobra, zobaczymy te bronie. A dobra, już nie, zobaczymy w drugim akcie te bronie. No to Andariel, ale ciężko będzie, dobra. Idziemy na nią. Nie, najemnik ma maksa na trucizny, tylko u mnie są potrzebne te miksturki. Odporność na trucizny wzrasta o 50%, 69% może być. Tylko że to szybko przemija ta odporność, trzeba uważać. Przeżyć. No bo nie mamy fioletowych butelek, a nie, mamy jeszcze dwie. Łeee, luzik. Nie no, ciężko idzie, ale damy radę. Akara, daj więcej butelek. Albo chodź ze mną z tymi butelkami wszystkimi. Dobry wieczór. A z tobą to nie gadam. Andariel jest dobra. A nie, ona zaraz spadnie przecież. Ale właśnie, musi ją zabić najemnik ze swoją szansą. A skoro musi zabić najemnik ze swoją szansą, to ja lepiej nie będę odpalał aury. To niech on mnie ubije. Jeszcze troszkę.
najemnik, bij ją porządnie, jaki to jest. Dzięki. A no właśnie, no nie no, no bo powinienem mu dać broń jednak. Jakie ma obrażenia? Jakie malutkie. No dobra, no to dam mu broń, to szybciej pójdzie. Yo! Tak. A ja miałem przecież jeszcze, zapomniałem. Szybko. A nie, mam, dobra. Nie, nie, nie mam. Co ja zrobiłem z tym, tym amuletem, z szansą? Sprzedałem go? Nie, dobry wieczór. Amulet z szansą, mamy go? Mamy, aha, mamy. Dobra. Hej, hej, Andaliel, chodź tu. Mój najemnik chce z tobą pogadać. Mój najemnik na ciebie leci. Ze swoją dzidą. Ała. Ojejku, czemu ona nie walczy z najemnikiem? Ten bóg jest taki tutaj właśnie. A, skończyły się odtrutki. No jajku. Jeszcze najemnik zaraz padnie. Dzięki. No w końcu. Ach. Cyk. Gladius unikatowy. Bojowa strzałka nieważna, jakiś nadkruszony syfy, dobra. Moja praca dobiegła końca. Jeszcze dla zasady tutaj zobaczymy, co tu chodzi, bo tam zawsze jakaś kasa jeszcze leży. A, moja odporność na ogień. Klejnot, cyk. Klejnot by spłonął. Dobrze, że go wziąłem. Może taki papierowy klejnot. To dobrze ci. No co, niby musimy pogadać z Wariwem, te? No ja, ja. Zmusili nas. Nareszcie. Dobry wieczór. To jakieś lipne. Odporność na zimno, czaszki niepotrzebne. No Gladius. Gladius. No, nawet taki Gladius, że będziemy go używać. Ma bardzo dużą szybkość ataku, tak jak nasz mieczyk. Chociaż nasz mieczyk ma większą, bo on ma bazowo bardzo dużą, jeszcze zwiększoną o 20%. A tu jest duża zwiększona o 20%. Spadnie nam minimalnie celność, ale tylko minimalnie. Co to bardzo wzrosną obrażenia. Ja wiem, czy mi to takie potrzebne. No, obrażenia wzrosną bardzo. I będę wykradał życie. Tylko ta szybkość ataku mnie trochę boli. Nie, no te obrażenia minimalnie rosną. W porównaniu do tych naszych błyskawic. No sorry. Nie wiem, no mogę AK2-owi zostawić też. Też on tam woli ten swój kieł cienia, pewnie. Bo kieł cienia wykrada manę. A on tam lubi szarżować ostro. No ale może, no nie wiem, zobaczymy. Może tutaj zostawimy. Tych unikatów się sypie. Dobrego dnia! Przez te szanse na zdobycie magicznych przedmiotów. Dobra.
Relikt Snokozan może będę nosił jednak przy sobie, bo tam w drugim akcie będą te szkielety strzelające z tych ognistych pocisków. No sorry, no kurde, muszę zagadać z Warliwem. A Warliw... Ojejku. A Warliw nam powie, że co, musimy zabić Andariel, czy co? Dobrze cię widzieć, szlachetny paladynie. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z was. Karawana jest gotowa. Warliw by nam powiedział, że musimy zagadać za Karą i tak dalej. Troszeczkę by się spóźnił z tym swoim tekstem. Dobra, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o akt pierwszy. Ładnie to nam poszło. Troszeczkę podgoniliśmy z odpornościami, no to się liczy głównie. No ale tarczy jak nie było, tak nie ma fajnej, ani z dwoma slotami, ani z trzema. No to do zobaczenia w akcie trzecim, na razie.